W związku z obchodami Dnia Dziecka w gminie Czarny, dzieci z przedszkola gminnego wraz ze swoimi opiekunami wzięły udział w 9. edycji przeglądu piosenki dziecięcej. Impreza odbyła się 2 czerwca w sali widowiskowej klubu batalionowego, a jej otwarcia dokonała pani Danuta Hinc, dyrektor przedszkola. Chciałabym z tego miejsca podziękować dowódcy garnizonu w Czarnym za możliwość wystąpienia dzisiaj oraz za współpracę, a także chciałabym podziękować klubowi garnizonowemu, konkretnie pani Małgosi Kozłowskiej, za dobrą współpracę, którą nam funduje, o tak można powiedzieć. Pani Ania poprowadzi dzisiejsze spotkanie, a ja życzę rodzicom i dzieciom bardzo, bardzo miłej zabawy. A teraz na scenę zapraszam grupę 3-latków. Wesołe żabki. Jadą misie to piosenka, którą przygotowała wraz ze swoją grupą pani Katarzyna Żeromska. Życzę wszystkim miłego odbioru i kto zna piosenkę, zapraszamy do wspólnego śpiewania. Duże brawa i jadą misie!
jest mi bardzo przykro, bo to ostatnia grupa 10-latki, która dzisiaj wystąpi. Ale nic straconego, za chwilę wystąpią 4-latki. W związku z powyższym zapraszamy kolejną grupę na scenę. A będą to tym razem Leśne Łódka. Ruszaj z nami, kolegami, piratami, jeśli chcesz, opłyniesz cały świat. A gdy ktoś zapyta nagle, czemu ciągnie cię na żagle, to bez namysłu powiedz tak. To piraci mają braci, pożeglarzem dzieli to montaże. A piraci mają statki, bezpiecznie, bajać się słonecznie, samym kapitanem kato jest. Z delfinami będziesz płynął, wodą jasną, wodą siną, aż pod horyzontem ukryj. Bo piraci mają braci, pożeglarze, dzieli to montaże. A piraci mają statki, ruszaj z piratami świat. Zapraszamy teraz na scenę kolejną grupę 4-latków. Na scenie za chwileczkę zaprezentują się krasnoludki. Zaśpiewają nam utwór pod tytułem Skrzaty. A grupę na dzisiejsze przedstawienie, na dzisiejsze spotkanie przygotowała pani Lidia Płodarczyk i pani Katarzyna Cywińska. Duże brawa! Brazylijska dżungla, w
scenę. Tym razem będą to Biedronki. Drodzy Państwo, drogie dzieci, wszystko wskazuje na to, że grupa dzieci pięcioletnich Biedronki już jest gotowa. I teraz pytanie do pani Danusi Sosnowskiej, która przygotowała dzieci. Pani Danusiu, czy pani też już jest gotowa do występu? Nie słyszymy, głośniej. Wobec tego, drodzy Państwo, drodzy widzowie, wiosenna czacza. Z rodziny miła cały świat, rozsiadła kwiaty kolorowe, pośród zielonych świeżych kwiat. I leci cza-cza-cza, wesoły wiatr, i tańczą cza-cza-cza, młodziutkie gęby gra. I śpiewa cza-cza-cza, za serce za dużo. Dziewczona coś nie wystukuje, więc cza-cza-cza-cza. I leci cza-cza-cza, wesoły wiatr, i tańczą cza-cza-cza, młodziutkie gęby gra. I śpiewa cza-cza-cza, za serce za dużo. Dziewczona coś nie wystukuje, więc cza-cza-cza-cza. Niedźwiedź wiewiórka sosem wiesz, z dalekich stron już powracają, kociany do swych starych miejsc. I leci cza-cza-cza, wesoły wiatr, i tańczą cza-cza-cza, młodziutkie gęby gra. I śpiewa cza-cza-cza, w sadzance za dużo. Dziewczona coś nie wystukuje, więc cza-cza-cza-cza. I leci cza-cza-cza, wesoły wiatr, i tańczą cza-cza-cza, młodziutkie gęby gra. I śpiewa cza-cza-cza, w sadzance za dużo. Dziewczona coś nie wystukuje. I na scenę zapraszamy teraz Jagódki. Grupę prowadzi pani Małgorzata Janusz i pani Aneta Antoszko. Duże brawa, duże, duże, duże. I zapraszamy. Uważam,
że nasze dzieci, wasze dzieci przygotowały na dzisiaj przecudowny koncert. Dlatego bardzo proszę o naprawdę ogromne podziękowanie w postaci brawa. Na dzisiejsze spotkanie Klub 52. Batalionu Remontowego przygotował dla naszych artystów taki malutki prezencik. Mam nadzieję, że będzie to udany prezent. A mianowicie będzie to występ grupy teatralnej ich starszych koleżanek z klasy 5 z naszej czarneńskiej szkoły. Grupa teatralna nazywa się Nieznośne. W wykonaniu tej grupy obejrzymy spektakl pod tytułem A niech to gęś kopnie. Szatony kurny krocznik 2000.
śmieszna jesteś, sama skóra i kości. Nie mogli cię trochę uduczyć? Mam depresję, to nie życie mnie boli. Ale ty mnie nie zagadnij. Ile to już było? Raz, dwa, dwa i pół. No to teraz... No dobrze, już dobrze. Ale najpierw pomóż mi z tą kurą. Dobra, tylko uważaj, żeby nie zaczęło. Zakaz zapraszania gości po 22. Zapomniała gęś? Proszę natychmiast przyprosić kolegę Lisa i... Lisa? Lisa! Znajdujemy się oto na miejscu zbrodni. Jak czują się widoczne ofiary? Co czują? Tego nie wie nikt. Już ja? No tak. Spałem sobie tak smacznie na boczku, bo jak nie na boczku śpię, to się budzę. No i się w górę ciepię, że spać nie można. No bo nie można, bo chrapię. No! No i jak tak spałem, to się obudziłem, bo tak już mam, że jak śpię, to się potem budzę. No i się budzę i otwieram oczy, bo tak już mam, że jak się tak, potem... Tak, tak, to bardzo interesujące. Otwieram oczy. Przejdźmy jednakże na miejsce samej zbrodni. Tak, proszę. Zabieram oczy, to od razu ciebie widzę. No i tak widzę i patrzę, bo tak mam, że jak widzę, to patrzę. No i tak widzę i patrzę i... Ta-da! To ślady krwi, jak sądzę? Owszem, to właśnie ślady krwi. Nie ustaliliśmy jeszcze, kto jest sprawcą, ale wszyscy jesteśmy w komplecie. Więc zaraz, to nie ślady krwi są. Nie rozumiem. Ależ oczywiście, że to